We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Cześć. Mam dosłownie chwilę, żeby nagrać dla Was ten film. Niestety nie udało mi się nagrywać vlogów tak, jak miałam zamiar, bo wszystko jest w totalnym chaosie. Właśnie udało mi się wszystkich pozamykać w pokojach na dosłownie 5 minut i już wszyscy się dobijają, więc nawet już tutaj mi pies przeszkadza, więc muszę nagrać to w miarę szybko. Mam nadzieję, że święta minęły Wam w porządku. U mnie było bardzo fajnie, chociaż przyznam szczerze, że zabrakło nam troszeczkę czasu, takiego spokoju, czerpania radości z tych świąt. Wszystko było za szybko jak na mnie i za krótko, bo byłam tutaj tylko 5 dni. Także dla mnie za krótko i za szybko. Ja bym chciała Wam dzisiaj pokazać prezenty, jakie dostałam, chociaż nie ma tego za dużo. Ale myślę, że są całkiem fajne. Pierwsze moje prezenty to są takie piękne ręczniki świąteczne. No, świąteczne można powiedzieć, dlatego że są czerwone i mają śnieżynki. Tak wyglądają. Duże i małe oczywiście. Takie milutkie, z takiego miłego materiału. I one, z tego co widzę, to są z F&F. Tak się to chyba mówi. Potem oczywiście kawa. U nas zawsze na święta ciocia daje kawę. Kawę i czekoladę. Czekolada tutaj gdzieś jest. Jest kawa. Jest czekolada załączona, także jest cały zestaw. Dolar, siadaj tu. No i kolejna czekolada, jaką dostałam, słodycz oczywiście dostaje się najbardziej. Jest to czekolada mleczna o smaku brownie, czyli taka o smaku ciasta takiego brownie. Nie wiem, czy kiedyś jedliście, to jest takie czekoladowe ciasto, mocno czekoladowe. Ja uwielbiam, więc mam nadzieję, że czekolada też będzie pyszna. Następnie dostałam taki organizator jakby na wycieczki, bo uwielbiam jeździć do lasu na wycieczki, wszędzie gdzie można, na plaży, także myślę, że coś takiego pewnie mi się przyda gdzieś tam na napoje, na lodówkę. Mam nadzieję, że to jest duże w ogóle, jak to wygląda. Będę teraz tego rozkładać. W każdym razie tutaj, jak widzicie, są miejsca na napoje, na jedzenie i to wszystko wkłada się do bagażnika jako taką torbę podróżną i można ruszać. Kolejną rzeczą są słodycze. Oczywiście znowu, jakby mi było mało słodyczy. No i perfum, oczywiście Britney Spears Fantasy, mam już ten perfum, ale już mam chyba dosyć małego, także cieszę się, na pewno będę używała. Ale z czego się równie cieszę, z zapachu, to jest mgiełka zapachowa Victoria's Secret. Z czego to widzę, to jest wanilia i coś tam jeszcze. Taki waniliowy, ale naprawdę piękny. Jest to moja pierwsza mgiełka z Victoria, mam nadzieję, że będzie ładnie pachniała. Długo się utrzymywało, pachnie ślicznie, ale mam nadzieję, że będzie trwała. No i kolejnym moim prezentem, no już ostatnim, jak mówiłam, nie mam tego dużo. To jest dysk pamięci, bo ja osobiście strasznie lubię zdjęcia, mam bardzo, bardzo dużo zdjęć i filmów i wszystkiego. I jestem takim kronikarzem rodzinnym, że normalnie zbieram wszystko z każdego jakby wydarzenia i nie mam miejsca na komputerze bardzo często, a muszę mieć miejsce, więc wszystko zrzucam na dyski i mój dysk jeden jest już pełny, więc mam taki, właśnie dostałam drugi i będę mogła wszystkie zdjęcia w końcu sobie zgrać i mieć tak jakby już zachowane, jakby z pewnością, że się nie usuną i ich nie stracę w razie jakiejś tam awarii komputera. No i ostatnia rzecz, którą chciałam pokazać, już nie jest moja, ale jest, tak myślę, że super prezentem. I no, sama bym nie chciała go dostać z tego względu, że ja aż tak tego nie lubię, co z tego powstaje. A mianowicie chodzi o maszynę do popcornu. Tak, to jest mój prezent dla kogoś właściwie. I jest super, bo ona jest taka... Ona wygląda tak. Także jest malutka, jak widzicie. Tutaj gdzieś jeszcze powinien być taki ten, o, kubeczek do góry. Także jest mało podręczna, wszędzie do każdej kuchni się zmieści. A taki ciepły popcorn do filmu wieczorem, myślę, że jest super. O Boże, jestem cała zestresowana, bo jest ten film taki szybki strasznie, ale nie mam innych warunków, także już właściwie muszę kończyć, bo już wszyscy chcą wychodzić z pokoi. No, dlatego Wam nie obiecywałam, że nagram coś innego, bo u mnie zawsze jest straszny, straszny chaos, ale pokazałam Wam moje prezenty, mam nadzieję, że coś Wam się z tego spodobało. Mi najbardziej się spodobał dysk, bo bardzo taki chciałam, żeby mieć te zdjęcia, oraz mgiełka zapachowa, właśnie ta, bo właściwie chciałam zawsze mieć taką. No a za mną jest nasza choineczka tegoroczna, złota, pokażę Wam jeszcze ją bliżej. Tak wygląda, niestety nie ma czubka. Pod spodem są takie prezenciki. O,
Dobra, i to właściwie byłoby już na tyle z tego filmu, który chciałam wam nagrać tak na bardzo szybko. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych filmach. Pa! Jeszcze chciałam wam pokazać tutaj takie drzewko, które właśnie sobie kwitnie, ponieważ mój szwagier hoduje w domu pomarańcze. I oczywiście latem to drzewko było na tarasie teraz, bo już przestało jakby kwitnąć oczywiście na zimę. No ale nie było miejsca na tarasie, więc stawili z powrotem do domu i coś mu się pomyliło i chyba myśli, że jest lato, bo już są kwiatki i zaczyna kwitnąć, więc może jeszcze za jakiś czas tutaj powstaną nam pomarańcze. Może tak, może nie. You a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish